Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Blair Witcha. Także moi drodzy... No właśnie... Też nie wiem, co do cholery mamy zrobić. Natomiast, moi drodzy, moi mili, zauważyłem, sprawdziłem sobie, jak to wygląda w kwestii poradnikowej. Okazuje się, że jesteśmy już na totalnym końcu. Przejrzałem sobie też achievementy i przyznam się szczerze, że bardzo dużej ilości rzeczy nie udało mi się zebrać. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko będzie wyglądać, bo aż sam jestem bardzo, bardzo, bardzo wręcz tego ciekaw. W każdym razie, moi drodzy, zanim my tutaj zaczniemy wszystko ogarniać, ja wam przypominam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza i subskrypcji dla zasięgów. Będę za to wdzięczny i dziękuję oczywiście wszystkim moim wspierającym. No dobra, tutaj mamy kolejny raport psychologa, to musimy, słuchajcie, teraz chyba tutaj bardzo dobrze sobie poprzeglądać, bo jak wiecie, bądź też nie wiecie, nie ma z nami Bulleta, a my jesteśmy znowu w obozie. Coś kolejnego mamy. O, kolejna część leczki. Okej, czekajcie, tu jeszcze coś w tych śmieciach zawsze było, ale widzę, że już nie ma. No dobra, trudno. Ale postaram się... O, mamy kolejne zdjęcie, czyli widzę, że... A nie, przepraszam, kaseta. Okej, to jest młody. No ja jestem bardzo, naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, jak... to się wszystko tutaj potoczy, bo jest to mega dziwne i nie mam bladego pojęcia, jak nam się to wszystko tutaj rozłoży i potoczy. Dobra, tutaj już nic więcej i tak nie mamy. No i mam dziwne niestety wrażenie, że dzisiejszy odcinek może być, słuchajcie, niezbyt długi. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra, na razie jest dom, jest piwnica. Znaczy, to raczej jest ten dom, tylko że troszeczkę pomaltretowany z tego, co widzę. No dobra, tu nic nie wejdę. Teraz jak na złość będę szukać wszystkich rzeczy, które mogły gdzieś tutaj... wiecie, zostać. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, patrząc na achievementy, to naprawdę bardzo dużej ilości rzeczy nie udało mi się zebrać, co jest też dziwne, bo starałem się, wiecie, jak tylko mogłem wszędzie popatrzeć. I jesteśmy w tym domu, tak? Teraz tak, o, nie. Latarka. Aha. No going back, Amos. There never was. Aha, czyli teraz mi tak zrobili, okej. Czyli mamy jedno z drugim. Tylko teraz tak, biorąc pod uwagę, to będą na pewno te drzwi i on tutaj zostawiał ślady, jeżeli dobrze pamiętamy. Tylko... pytanie jest następujące, ja bym chciał, wiecie co, może jednak sprawdzić wszystkie możliwe drzwi. Bo może coś tutaj gdzieś będzie jeszcze schowane. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Ale mamy dodatkowo latarkę z noktowizorem, więc to już w ogóle jest hit. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Aha, te są zamknięte, więc pewnie te też będą zamknięte, oczywiście. Tu nie wyjdziemy, czyli nie pozostaje nam nic innego, jak iść dalej. Za śladami. Tu nic nie wyskoczy. O, kuźwa, na... o! Aha, super, piłeczka spada. Sympatycznie. O, mamy kolejną notatkę. Ostatnia sesja, pacjent wiesz, że puszcza. Cieszy mnie, do mnie pacjent chce się zaciągnąć do wojska, przeglądam tego. Że las nigdy go nie opuści, bez względu na to, co się stanie, los pozostanie w głębi, tam to przecież wywarło ogromny wpływ, no. Nic nowego. No dobra.
Tutaj musi, kurczę, powiem wam szczerze, ja w ogóle zapominam na tą kamerę cholerną patrzeć. Ale dobra. Tu jest piwnica. Aha, gdzieś musi być klucz, świetnie. Oj, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tu był jakiś jumpscare. No, o, jest jeszcze wyższe piętro? Chyba sobie ktoś żartuje. Dobra, ale musimy spróbować naprawdę przepatrzeć. Oj, tutaj. Zobaczyć wszystko dokładnie, co i jak, żeby wiecie, niczego na sam koniec nie pominąć. Aha, wyżej już nie wejdziemy. No ale to jak to, nie wejdę wyżej? My potrzebujemy klucza. Poczekajcie, tu są jakieś... Tylko, że te ślady prowadzą tam, no ale to ja tu wejdę jakoś? Kurczę, no nie jestem w stanie tu... A, dobra, tu są. Okej. Nie ma żadnych notatek. Tu są zdecydowanie ślady, więc tutaj musiał iść. No i tu nic więcej nie ma. Jest klucz. Domyślam się, że to jest klucz do piwni. Ale to coś za łatwo nam idzie. Zdecydowanie za łatwo. Dobra, zejdźmy na dół. Te drzwi mogę otworzyć? Nie mogę. No dobra, tu się nie ma co wracać. Kurde, masakra jakaś, po prostu masakra. Dobra. Nie mamy wyjścia. Musimy iść do piwni. Aha. What the? How did I end up back here? Dobra, ale wszystkie inne drzwi będą... O-o. Ha! Fuck! Chyba sobie, kuźwa, ktoś żartuje ze mnie teraz. Ja pierdzielę. Ej, dobra, ale ja muszę tam wejść. Czy bym tego chciał, czy bym tego nie chciał, bo tu nie ma innej drogi. Nie macie tu, prawda? Super. Aha, czyli jesteśmy znowu... O nie... No i zaczynają, i zaczyna się, słuchajcie, ale tu nie ma tych śladów. Oj, o, tylko tym razem na górę nie wejdziemy. Co to jest? Bateria! Po co mi ta bateria? Tu się coś wydarza, ale... Tu jest zamknięte... Leci woda. O. Czerwona taśma. Dobra, te drzwi są otwarte, ale wiecie co? Ja bym tą taśmę cofnął do momentu może tego. Ale to nam chyba tak na dobrą sprawę nic nie dało.
tutaj nic przecież nie jest zawalone. Bo to jest... Czekajcie, którym się oglądało te kasety. Kurde, nie pamiętam! Halo! Nie, nie. Włączamy, oglądaj... A, kasety. Patrzcie, tutaj są... I to jest tak na dobrą sprawę chyba to miejsce, no bo zobaczcie, jest tutaj... Poczekajcie, czy ja mogę się wrócić? No bo teoretycznie... To powinno mieć jakikolwiek wpływ, prawda? Czy nie za bardzo? Okej, mogłem te drzwi otworzyć. Ale nie, tu się już nigdzie nie wrócimy, czyli to mi tak na dobrą sprawę nic nie dało. I to tak totalnie mi nic nie dało. Czyli jednak musimy poczekać, aż te drzwi będą otwarte. Nie ma tutaj za bardzo możliwości innej, no bo to, że tu się coś zawaliło, tak na dobrą sprawę absolutnie nic mi nie daje, prawda? Bo tutaj się nic nie... No właśnie, nic się nie naprawi. No dobra, czyli musimy w takim razie przewinąć taśmę do momentu, kiedy drzwi będą otwarte. No nie ma za bardzo wyjścia. Peter. Chyba, że tu będzie na... O, właśnie. Dobra, a czy teraz mogę tą taśmę ewentualnie... Fuck. Nie! O Jezus Maria, że Randall spadł. Ja pierdzielę, co za głupia gra. Fuck. Dobra, nic tu nie ma do wzięcia. Czemu to się naprawia? Kolejna notatka. To daje ci moc, daje ci szansę, by złapać życie w garść. Dotykasz gałązek, przesuwasz palcami po ich kościach. Zginasz je, łamiesz im kręgosłup, one cię obserwują, kiedy już padniesz, nie pozwolę ci ich... Boże, co to jest? Oj, o nie, tam były jeszcze drzwi, w których nie wlazłem. Trudno chyba. Najgorsze jest to, że nie działa i tak kamera. Labirynt. Wow! Bez szczęśliwego... No happy ending? Aha, tu nie wejdziemy. Należysz do niej. Kuźwa, ta gra jest... Fuj. Aha, świetnie, jeszcze SMS-a dostaliśmy. To dla mnie za wiele, dłużej tak nie mogę, nie pozwolę, żebyś mnie pociągał ze sobą na dno.
Świetnie. Co to jest? Portfel. Ale nie miałem tutaj za bardzo możliwości zrobienia czegokolwiek z nim. Są znowu ślady. Znowu. Jesus. O nie, coś się załadowało. Dobra, ja i tak, słuchajcie, nie mam za bardzo możliwości pójścia gdzie indziej i tak, i tak. Co? Ej, no nie mówcie mi, że to ja byłem... The fuck? Mi, że to ja jestem tym killerem. Jezusie, co za gra. Uważaj. Czy jesteś dobrym człowiekiem, Elis? Ścieżką, nie patrzę w górę. Patrzymy na ślady. Nie patrzymy w górę. Czekajcie, to nie jest to miejsce, w którym... Nie, to nie jest to. Ja mam złe przeczucie co do tej historii. Znowu jesteśmy w tym... Tutaj. Nikogo tu nie ma. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. No, staram się podążać za tymi śladami. Ale wiecie co, to nie jest takie hop-siup do przodu. Store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Ale to był dobry. To był żółty, Boże, biały. Nie wiem, czy ja dobrze robię, nie patrząc naprawdę na to wszystko.
ale idziemy po śladach. Ellis, what are you doing out here? Ja już sam nie wiem, co ja tu robię. What the fuck? Adam. Adama już mieliśmy. Jakby nie patrzeć na to wszystko. What the heck? Co jest disappointing? Nie jestem... Starałem się być dobrze. Dajcie spokój już. Ja już nie wiem, co się dzieje. Teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Aha, czyli wychodzi na to, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że to my postrzeliliśmy tego dzieciaka. Wiecie, o co chodzi. I'm to blame for that. It's not where it all started, is it? Mam podobne krzesła w kuchni. Dobra, trzeba pewnie do szafy podejść, prawda? Co tu chodzi? Są ślady, ale co, ja mam wyjść za okno? No nie, no nie dam rady. Tam coś jest.